Donald Tusk, do władzy doszli ludzie, którzy gwałcą Konstytucję. Donald Tusk, problemem Konstytucji jest to, że do władzy doszli ludzie, którzy ją gwałcą. Problemem Konstytucji nie jest brak zabezpieczeń, problemem Konstytucji jest to, że do władzy doszli ludzie, którzy ją świadomie, cynicznie, bezwzględnie gwałcą i to w jej najistotniejszych fragmentach, powiedział w sobotę Donald Tusk. Musimy sobie powiedzieć. Czy jesteśmy w stanie osiągnąć elementarne porozumienie w prostszej arytmetycznej kwestii, jaką jest wybranie wyborów parlamentarnych, dodał lider Po? W sobotę rano w sali kolumnowej Sejmu rozpoczęła się uroczystość z okazji 25-lecia uchwalenia Konstytucji RPS 2 kwietnia 1997 rok, organizowana przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego i klub koalicji Polskiej PSL. Po uroczystym otwarciu obchodów przez wicemarszałka Zgorzelskiego rozpoczęła się debata liderów partii opozycyjnych, prezesa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza, szefa Donalda Tuska, lidera Polski 2053 Szymona i współprzewodniczących nowej lewicy Włodzimierza Czarastego i Roberta Biedronia. Tusk podkreślił podczas debaty że konstytucja jest tyle warta, ile warte są zobowiązania polityków, władzy, ludzi do jej przestrzegania. Według niego my byśmy naprawdę dobrze sobie radzili jako Polska, bez najmniejszej zmiany w tej konstytucji, jeśli byśmy wszyscy umówili się, że nawet przy najbardziej drastycznych różnicach, konfliktach interesów, różnych ideach w sprawie konstytucji, praworządności będziemy stanowili jedność. Donald Tusk, problemem Polski dzisiaj nie jest słaba konstytucja. Problemem Polski dzisiaj nie jest słaba konstytucja. Problemem tej konstytucji nie jest brak zabezpieczeń. Problemem konstytucji, Polski, obywatelek i obywateli Polski i naszym problemem jest to, że do władzy doszli ludzie, którzy tę konstytucję świadomie, cynicznie, bezwzględnie gwałcą i to w najistotniejszych jej fragmentach, zaznaczył Tusk. I dlatego. Dodał, ja bym jednak ze względu na szacunek do konstytucji, konstytucji jako zasady i konkretnej tej konstytucji, zastanawiał się szczególnie w tym gronie, jak odsunąć od władzy ludzi, którzy ją unieważniają. Zdaniem lidera po nie ma dziś ugrupowania politycznego, które samodzielnie mogłoby, nie tylko zmienić konstytucję, jeśli mówimy o zmianach w konstytucji, ale nawet pokonać tych, którzy te konstytucje łamią. Musimy sobie powiedzieć, czy jesteśmy w stanie osiągnąć elementarne porozumienie w prostszej arytmetycznej kwestii, jaką jest wygranie wyborów parlamentarnych. Ja dałbym wszystko za to, żebyśmy wspólnie potrafili uzgodnić strategię zwycięstwa, powiedział Tusk.